Także dzisiaj słuchajcie o glutationie, bo tak jak wspomniałam, kiedy wykonuję diagnostykę biorezonansem, wszyscy mamy niedobór glutationu. Rola glutationu jest niedoceniana. Natomiast ja od pewnego czasu zaczęłam ten glutation sobie dostarczać i zauważyłam olbrzymią różnicę w swoim samopoczuciu. Dlatego chciałam się z Wami tym podzielić, tym odkryciem moim. Bo ja przyjmowałam glutation w swoim czasie w tabletkach, w kapsułkach, ale powiem Wam, o tu już Wam nic nie powiem, bo się, słuchajcie, te poprawianka tak się kończą. Dobra, zaraz wrócimy do normy. Słuchajcie, powiem Wam, że tabletki przyjmowałam, ale to nic nie dało, słuchajcie, nic. Ale to zaraz Wam powiem, bo teraz już po prostu wiem, o co chodzi, ale wszystko trzeba metodą prób i błędów, słuchajcie. Ja mam taką naturę, że raczej jestem trudnowierna, raczej mam problem z zaufaniem komuś, także ja wszystko testuję na sobie oczywiście. I wtedy nabieram jakby swojego, wyrażam swoje opinie. Słuchajcie, generalnie chodzi o to, słuchajcie, żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle jesteśmy zdrowi, dlaczego jedne osoby chorują, drugie nie chorują, czy na przykład jeżeli porównamy pięciolatka, no to wszystkie dzieci pięcioletnie wyglądają podobnie. Ale jeżeli porównamy pięćdziesięciolatków już, to jeden pięćdziesięciolatek wygląda na czterdziestolatka, a drugi pięćdziesięciolatek wygląda na siedemdziesięciolatka, prawda? My to widzimy. I to są, słuchajcie, te tajemnice młodości, długowieczności, odporności, tak samo styl życia. A jedne osoby się nie szanują, wyglądają całkiem dobrze, natomiast w cudzysłowie się nie szanują, słuchajcie, wiecie, o czym mówię, oczywiście, styl życia. Natomiast inne są wychuchane, wydmuchane i cały czas mają problem ze zdrowiem. No więc słuchajcie, generalnie chodzi o to, żeby przywrócić te ustawienia fabryczne, bo my jako dzieci przywrócimy się, stłuczemy kolano, dostaniemy gorączki jednodniowej czy dwudniowej i na następny dzień jesteśmy, słuchajcie, pełni sił, pełni energii. I o to chodzi, czyli chodzi o to, żeby tą naturalną odporność jakby przywrócić i przywrócić te ustawienia fabryczne. Bo chodzi o to, że jeżeli zacznie nam spadać odporność, to zaczynamy chorować i zaczynamy się starzeć. Więc ta odporność jakby jest tym kluczem do tego, żebyśmy po prostu byli wiecznie zdrowi i pełni sił, żebyśmy mogli się cieszyć życiem. No więc słuchajcie, czym jest ten glutation tajemniczy? Glutation, słuchajcie, to są aminokwasy. On występuje naturalnie w naszym ciele i jest takim bardzo silnym, najsilniejszym przeciwutleniaczem i składa się z trzech aminokwasów, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny, a także spowalniają proces starzenia się naszych tkanek. To jest najsilniejsza substancja, która jest produkowana po to, aby z naszego ciała usuwać toksyny, bo to tak jak, słuchajcie, z domem. Musimy co najmniej tyle samo usuwać nieczystości, co wprowadzamy. Czyli mamy toksyny egzogenne i endogenne, czyli na przykład egzogenne to przynosimy do domu, prawda, z zakupami, a endogenne to na przykład obieramy, prawda, i sami produkujemy te toksyny w naszym domu. I tak samo jest zanieczyszczenie naszego ciała, więc te toksyny egzo i endogenne po prostu trzeba usuwać, co najmniej w takiej ilości, w jakiej są dostarczane i produkowane. No i glutation jest właśnie najsilniejszą substancją i usuwa też różne złogi, metale ciężkie, pasożyty, grzyby, bakterie czy wirusy, ale też pomaga wyregulować nasze pH. Jest on, słuchajcie, niezbędny, bo my się zajmujemy robakami. Oczywiście robaki są spektakularne, nawet jeżeli wy tam jakimiś kuracjami, czy tymi koralowymi, czy innymi tych robaków się pozbędziecie, to jest bardzo dużo, ale ja zawsze mówię, że najważniejsze jest to, czego nie widać. Czyli na przykład tak grzyba nie zobaczycie, musicie się, szczególnie jeśli się dobrze odżywiacie, czy dbacie o siebie, tego grzyba na przykład nie widać, a on jest rakotwórczy, zakwaszający. Jak wiecie, w zakwaszonym środowisku robaki będą miały raj na ziemi, więc jeżeli nie usuniemy na przykład grzybów, jeżeli nie będziemy usuwać metali ciężkich przy pomocy dobrej wody, czy właśnie podniesienia odporności i zasadowości przy pomocy glutationu,
to ten zakwaszony organizm, nawet jeżeli tam jakieś pasożyty sobie wywalicie z organizmu, zaraz przyjdą następne, albo jakieś jaja się z kolei odrodzą, a to generalnie chodzi o to, żeby doprowadzić organizm do homeostazy. Ja słuchajcie, miewam czasami na bieżąco, na przykład małżeństwa. Pani przyjeżdża schorowana, pan jest do towarzystwa całkiem zdrowy i okazuje się, że pan na przykład ma dużo więcej zanieczyszczeń niż pani, a on się czuje rewelacyjnie, czyli ten układ immunologiczny po prostu działa. A więc generalnie chodzi o to, żeby ten układ immunologiczny tak podrasować, podszlifować, żeby słuchajcie, po prostu nic nas złego nie ruszało. Natomiast grzyby powodują tak duże zakwaszenie w naszym ciele. O grzybach się nie mówi, nie ma testów żadnych takich oficjalnych. Natomiast według mnie, słuchajcie, grzyby, metale ciężkie to jest największe zło. Wbrew temu, co nam się tutaj wpaja, czyli nam się wpaja, że bakterie czy wirusy, ja się i brud, absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że tak czysto jak teraz, to nie mieliśmy nigdy. Nigdy w życiu, nawet jak mamy brudno w domu, to i tak mamy czyściej niż na przykład ja w dzieciństwie. No, bo były inne domy, inne środki czystości, inne wszystko było, a mimo wszystko ludzie byli zdrowi. Więc słuchajcie, od poziomu glutationu zależy właśnie ta skuteczność układu immunologicznego, zwalczaniu tych komórek przedrakowych, bo jak wiemy, słuchajcie, organizm codziennie, każdy z nas codziennie produkuje kilka komórek rakowych i to nie jest żadne nowum, bo o tym się mówiło od zawsze, kilkadziesiąt lat temu, tylko właśnie kwestia warunków. Tak samo jak grzyb bez zakwaszonego środowiska, bez wilgoci w domu się nie, znaczy w domu na przykład bez wilgoci grzyb się nie rozwinie, prawda? To wiemy o tym. Także warunki, czyli od poziomu glutationu zależy umiejętność naszego ciała w zwalczaniu komórek przedrakowych, wirusów, bakterii i szybkość usuwania toksyn i metali ciężkich, takich jak na przykład ołów i rtęć, też w biorezonansie wychodzi, też jest to powszechne. Więc zdrowy, silny organizm, zasadowy, z dużym poziomem glutationu po prostu ze wszystkim sobie radzi. I dlaczego, słuchajcie, o tym glutationie się tak mało mówi? Przecież to nie jest żadna tajemnica. I było dużo badań naukowych przeprowadzanych na temat glutationu. I teraz pytanie, dlaczego o tym się nie mówi? Ciekawe, bo glutationu nie jesteśmy w stanie skutecznie wprowadzić z zewnątrz do naszego ciała. Tak jak wspomniałam, ja przyjmowałam glutation w kapsułkach, praktycznie efektu nie było żadnego. On jest naturalnie produkowany wewnątrz naszych komórek. To jest taki tripeptyd, który jest zbudowany z trzech aminokwasów, z kwasu glutaminowego, glicyny i L-cysteiny. I utrzymanie produkcji glutationu na odpowiednim poziomie wspomaga układ immunologiczny w walce właśnie z infekcjami, spowalnia proces nowotworzenia, rozwój chorób nowotworowych, ale też jeżeli na przykład mamy podatność na cukrzycę, wiadomo, że wtedy dieta też, no, to pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Jako najsilniejszy antyoksydant, on jest właśnie produkowany przez ludzkie tkanki i ma zdolność neutralizowania właśnie tych wolnych rodników, ale trzeba mu dawać witaminę C. Im wyższy poziom glutationu, tym szybsze i skuteczniejsze działanie układu odpornościowego. Jeżeli mamy niski poziom glutationu, to jest najczęściej wynikiem, przede wszystkim dlatego, że się starzejemy, dostarczamy więcej toksyn niż przyjmujemy, pijemy za mało wody, ale jest to oczywiście też wynikiem mało zbilansowanej, niezdrowej diety, stosowania niektórych leków, regularnego sięgania po używki, no i oczywiście przewlekłego stresu, czyli cała cywilizacja w tej chwili niestety sprzyja temu, żebyśmy zdrowie, żeby zostawało hen za nami. Bo osoby, które żyją szczególnie tak jak większość, prawda, czy gdzieś tam biegniecie do pracy, szybko robicie zakupy, nie zwracając uwagi za bardzo, mało z was ma czas, żeby taki zdrowy obiad ugotować i spokojnie go zjeść z dobrych składników. I podam wam kilka przykładów, na co ten glutation jest skuteczny, do czego on jest potrzebny. Czyli na przykład tak, jeżeli macie stany zapalne, tutaj jeżeli chodzi o stany zapalne, one mogą być wszędzie. Od zatok po zapalenie płuc, nawet przewlekłe, grzybicze, choroby na przykład narządów rodnych, czy na przykład choroby stawowe. Wszystkie problemy zapalne mogą być
szybko i skutecznie zlikwidowane po dostarczeniu glutationu. Oczywiście, jeżeli będziemy się zdrowo odżywiać, jeżeli będziemy pić wodę, jeżeli będziemy dużo czasu na świeżym powietrzu, no to ten proces będzie następował szybciej, ale jeżeli się nie będziemy szanować, zawsze będzie następował, tylko tempo zależy od tego, co dodatkowo jeszcze tego zrobimy. Glutation skutecznie blokuje markery stanu zapalnego wszelkiego pochodzenia, szczególnie w przypadku rozległych infekcji bakteryjnych, wirusowych, ale przede wszystkim kandydy, właśnie tej kandydy, na którą nie ma w sumie skutecznego lekarstwa. Na wszystko wynaleziono lekarstwo, ale nie na kandydę, dlatego też nie ma oficjalnie leku na raka, bo jak wiemy, rak to przede wszystkim kandyda. Choroby krążenia, bardzo popularne. Pokażcie mi osoby po 50, które na mnie, słuchajcie, to ludzie patrzą jako na indywiduum jakieś, jeżeli ja czasami bywam u lekarzy i na mnie patrzą jak na jakieś indywiduum, że człowiek w moim wieku nie ma żadnych chorób przewlekłych i nie przyjmuje żadnych leków na stałe. No ale to jest, słuchajcie, efekt wielu, wielu lat pracy i zdobywania wielu doświadczeń i cały czas dbania o swoje zdrowie, ale dzięki temu, słuchajcie, no, im niższy poziom glutationu generalnie, tym większe ryzyko wystąpienia stresu oksydacyjnego, czyli te infekcje wszelkiego rodzaju i zawał mięśnia sercowego, czyli jeżeli chcecie mieć dobre ciśnienie, nie mieć żadnej arytmii, uniknąć udaru, zawału, też trzeba zadbać o ten poziom glutationu. Nie jedyny jest to element, ale bardzo istotny. Jeżeli zmniejszycie ilość wolnych rodników, to znacznie obniżycie niebezpieczeństwo właśnie tych wszystkich chorób. I miażdżycy też. Po co nam miażdżyca? Miażdżyca z czego wynika? Miażdżyca wynika z tego, słuchajcie, wiem, bo ja pracowałam na kardiologii na OIOM i w ANIE, więc czy kardiologii. Więc co to jest miażdżyca? Taka popularna. No to jest tak, to są dwie rzeczy. To jest tak, przede wszystkim zwężenie naczyń krwionośnych i brak elastyczności, prawda? To najpierw dotyczy tych mniejszych, jakieś tam pękają nam te naczynka, jakieś tam obrzęki się robią, są sygnały i później dochodzi do zatkania. Natomiast blaszka miażdżycowa zaczyna się gromadzić w nadmiarze, jeżeli są stany zapalne. Czyli znowu wracamy jakby do pierwotnych przyczyn, prawda? Czyli do tego naszego stylu życia. No. Czyli oczywiście cztery kroki trzeba zrobić, wodę trzeba pić, trzeba się oczyszczać, ale słuchajcie, o tym glutationie trzeba pamiętać. Choroby neurodegeneracyjne. Pokażcie mi starego człowieka, który jest zdrowy, prawda? No niestety, w naszej cywilizacji, oprócz tego, że ktoś jest stary, to ma jeszcze całą listę innych chorób, które zwykle się nakręcają jedna z drugą. I nie jest realne, żeby stary człowiek był zdrowy. Bo jednym właśnie czynnikiem jest to, że wraz z wiekiem w organizmie spada poziom glutationu, a co za tym idzie, zmniejsza się ochrona komórek przed wolnymi rodnikami i to prowadzi, słuchajcie, do tych wszystkich chorób nieprzyjemnych, czyli choroba Alzheimera, bardzo popularna w tej chwili, choroba Parkinsona, czyli te drgania, prawda, te choroby wszystkie stawowe, uniemożliwiające poruszanie, nagromadzenie szkodliwego białka z diety i ze złej pracy wątroby, to już, prawda, to jest cykl wydarzeń, nie będę się zagłębiać, ale to dodatkowo obniża poziom glutationu i dlatego chorzy powinni dbać o zdrową dietę, suplementację, aby nie dopuścić do niedoboru i do konsekwencji. Wpływ glutationu na zdrowie psychiczne zawsze będzie, słuchajcie, nasza psychika w ogóle to jest koło zamknięte, prawda, tak jak Chińczycy. Nie oddzielają duszy od ciała. Zdrowe ciało, tak jak się mówiło, w zdrowym ciele zdrowy duch, prawda? Musi być zdrowy duch, żeby było zdrowe ciało. Musi być zdrowe ciało, żeby był zdrowy duch. Jeżeli ktoś ma depresję, jakieś zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, to wtedy zawsze będzie obniżony poziom glutationu, bo są te stany zapalne i to się znowu zapętla, zakłębia i to właśnie trzeba wszystko, słuchajcie, rozplątać. Suplementacja może zwiększyć odporność na stres oraz wyciszyć niektóre objawy. Ale nam oczywiście nie zależy o tym, żeby wyciszać, tylko chodzi o to, żeby merytorycznie. Bo tak jak, słuchajcie, moim dzieciom kiedyś, powiem wam, dawno temu,
sąsiadka przyniosła prezent. Nawet myśmy długo o tym nie wiedzieli. Po prostu w pokoju dziecinnym śmierdziało. Ale to był taki smród, obrzydliwy, mdlący, ale słuchajcie, on był nie do zlokalizowania. I się okazało, że po jakimś czasie, bo nam to dużo czasu zajęło niestety, że w jakimś kłębku, bo tam mieliśmy takie kłębki, tam się na drutach, jakieś tam na szydełku chyba coś robiliśmy, a w jeden kłębek było zawinięte jajko i ono po prostu zgniło. No i to zgniłe jajko, słuchajcie, po prostu no, dawało znać. Więc słuchajcie, nam nie chodzi o to, żeby zostawiać zgniłe jajko i sprzątać, powiedzmy, myć podłogi i wietrzyć i perfumować, tylko chodzi o to, żeby zawsze te zgniłe jajka w naszym ciele znaleźć, bo zawsze jest ich kilka. Chodzi o to, żeby właśnie to rozplątać, więc jak do mnie się klienci właśnie z nas zgłaszają, to ja kładę nacisk na to, żeby rozwiązać, rozplątać tą każdą zagadkę, bo każdy ma swoją historię. Oprócz tego, że wychodzą pasożyty, toksyny, niedobory, to trzeba zawsze indywidualnie znaleźć to, dlaczego dla danej osoby, prawda? Czy dla rodziny, żeby to zdrowie wróciło. No i teraz, słuchajcie, rozwiązanie. No bo jak jest problem, to chodzi o to, żeby to rozwiązanie znaleźć, a nie żeby się użalać nad sobą. Wiemy już, że suplementy słabo działają, bo to jeszcze zaraz Wam powiem. Natomiast, no tak, dieta. Dieta będzie zawsze podstawowym elementem, nawodnienie i dieta. Powiem Wam tak przy okazji, co zwiększa poziom glutationu. Można to zrobić, oczywiście jeżeli mamy dostęp do świeżych składników, to byłoby jeszcze lepiej, ale na pewno warto włączyć do diety brokuły, teraz mamy sezon, kalafior, brukselkę, cebulę, czosnek, jajka wiejskie, orzechy, rośliny strączkowe, chudy, nabiał oraz mięso, ryby i drób. I te produkty z pewnością zwiększają poziom glutationu dzięki zawartości siarki, cysteiny i innych substancji, które są niezbędne do produkcji glutationu, bo ten glutation musimy wytworzyć sami. Bo słuchajcie, też są, my możemy z zewnątrz uzupełniać, prawda? Możemy się suplementować, dostarczać te witaminę C musimy, bo my jako jedyne ssaki niestety nie mamy takiej możliwości. Ale generalnie jako dzieci my potrzebowaliśmy mniej, a ten organizm, ponieważ był lepiej pracującą fabryką, to po prostu więcej był w stanie przerobić, bo to nie jest tak, że musimy wszystko dokładnie dostarczać, tylko dobrze pracujące ciało, ono tak to wszystko przerobi, że no, z niewielu składników zrobi wszystko to, czego my potrzebujemy. I o to chodzi właśnie, słuchajcie, żeby fabryczne ustawienia przywrócić. Bo tak, jeżeli produkcja glutationu spada z wiekiem, dzięki suplementacji my podnosimy poziom glutationu o 10-15%, czyli to jest praktycznie nic. Ale jeżeli zastosujemy metody, o których zaraz Wam powiem, to nasze ciało wraca do produkcji, jaką mieliśmy za czasów młodości, czyli w ciągu kilku dni zwiększamy poziom glutationu o 300%. I teraz powiem Wam, kiedy ten glutation najszybciej zadziała, żebyście zauważyli, słuchajcie, spektakularne efekty. Jeżeli macie osłabienie stanu zdrowia, jeżeli czujecie się zmęczeni, jeżeli macie obniżoną odporność, no to bardzo szeroki temat. Jeżeli jesteście zatruci metalami ciężkimi, też szeroki temat. Przy wzmożonym wysiłku, jeżeli się męczycie, jeżeli nie możecie biegać po schodach gdzieś tam, czy podbiec do autobusu, jeżeli chcemy wspomóc kuracje odtruwające, czyli to wydalanie toksyn, oczywiście wodę trzeba pić, zagrzybienie, zakwaszenie organizmu, bardzo niebezpieczny element naszego zdrowia, który jest niezauważalny, a bardzo jest destrukcyjny i degeneracyjny. No i jeżeli chcemy po prostu być piękni, czyli jeżeli chcemy mieć piękną skórę, włosy, paznokcie, no to wtedy musimy właśnie zadbać, sprawdzić, można u mnie sprawdzić, czy ten glutation jest na dobrym poziomie i czy warto go, czy jest taka potrzeba. Słuchajcie, jestem tutaj pod światło, bo mam oczywiście ściągawkę, bo ja bym nie zapamiętała wszystkiego. No i słuchajcie, teraz tak, jak można go uzupełnić, skoro nie działają suplementy, plasterki. Słuchajcie, powiem Wam, że się długo zbraniałam przed tymi plasterkami, bo oczywiście ja mam swoje teorie na wszystko,
ale kiedy spróbowałam, to się zakochałam. Słuchaj, prawda jest taka, że z doświadczenia wiemy, że ludzie są niesystematyczni, chcą szybko być zdrowi i tutaj nie zawsze chodzi o pieniądze, bo jak wiemy, słuchajcie, można być zdrowym totalnie za darmo. Można. Ja też chodzę na łąkę, tutaj wam pokażę. O, tutaj mam całą torbę liści z orzecha, właśnie liście kurzy. Ojejku, ja wam tu, bo teraz jest sezon. Tutaj mam dziurawiec. Słuchajcie, to jest wszystko za darmo. I każdy z was może to mieć za darmo, przepisy są za darmo, możemy dużo rzeczy robić. Natomiast prawda jest taka, im wejdziemy w bardziej zaawansowane technologie i metody, tym po prostu jest to prostsze i szybsze. No to tak jak, słuchajcie, z transportem. Możemy chodzić na piechotę, możemy rowerem, możemy motorem, możemy samochodem, możemy pociągiem, możemy samolotem, prawda? Możemy rakietą. Więc każdy ma wybór, no wszystko ma swoją cenę i to jest jak najbardziej dla nas oczywiste i tu nie ma o czym dyskutować. Więc ja wam może pokażę, może nie sam, myślę, że to jest coś w rodzaju samolotu odrzutowego. Czyli to jest dla osób, które po prostu chcą, mają dosyć tych chorób, po prostu chcą być zdrowe, łatwo, przyjemnie, oczywiście przy jakiejś tam podstawowej świadomości życia. Więc tak, plasterki. To są plasterki z glutationem. One zwiększają produkcję glutationu, czyli nie dostarczają tego glutationu z zewnątrz, tylko właśnie one powodują, że ta produkcja glutationu w naszych komórkach wzrasta o 300% w ciągu kilku dni. I tym samym wzmacniamy funkcje odpornościowe i zwalczamy ten stres oksydacyjny. No i tym samym pobudzamy podstawową obronę organizmu, czyli po prostu zdrowiejemy. Wchłanialność, wiemy, że z tabletek jest minimalna, a to, że starzejący organizm zaczyna wytwarzać coraz mniej glutationu, a jego poziom po 30 roku życia zaczyna się zmniejszać średnio o 10% co dekadę, no to też warto wiedzieć, czyli po 30 my się już starzejemy. Pierwsze zmarszczki się pojawiają, kobiety o tym wiedzą lepiej, panowie może mniej. Panowie, słuchajcie, z tą cerą to mają lepiej, bo się golą. To właśnie ktoś mówił, że przez to, że się golą, to ten naskórek peelinguje się. I słuchajcie, i to jest ta technologia plasterkowa. To jest mój cudowny glutation. Mam też taką starszą osobę w rodzinie, której ten glutation zaleciłam tutaj i się oklejamy wspólnie. Z bardzo dobrym powodzeniem. I ta technologia LifeWave, czyli droga do życia, zastosowana w bioelektrodach IH, jest przełomem w dziedzinie zwiększania produkcji glutationu, bo to chodzi o to, żeby ona się po prostu, tak jakbyśmy mieli swoje ujęcie wody, swoje ujęcie ropy tutaj w ogródku, mamy coś swojego, nie musimy chodzić, nie musimy kupować, sami zaczynamy produkować. Po raz pierwszy mamy do dyspozycji produkt, który stymuluje punkty energetyczne ciała, naturalnie pobudzając komórki do produkcji glutationu, ponieważ, słuchajcie, każdy z tych, bo tych plastów jest dużo. Ja na początek powiem wam właśnie o tym glutationie, ale ich jest dużo. Każdy z nich ma swój punkt, gdzie powinniśmy go przyklejać. Są pewne tam dowolności, ale generalnie wszystko jest w ulotkach, w innych materiałach. Osoby zainteresowane jak najbardziej zapraszam tutaj, ja wam wszystko powiem, bo wiadomo, że tutaj nie będziemy wszystkiego mówić. Więc pamiętajmy o tym, że suplementacja zwiększa nam poziom 10-15%, już nie mówiąc o diecie, która na pewno więcej nie podwyższy. A jeżeli zastosujemy plasterki, to w ciągu kilku dni, powiem wam jedną rzecz. Ja trzeciego dnia, kiedy zaczęłam stosować glutation, wstałam o godzinie 8, moje okna nie były piękne, bo i muchy, i zwierzaki, i burze. Słuchajcie, umyłam 4 okna, w tym 2 duże, umyłam podłogi i jeszcze zrobiłam kawałek obiadu. I to chyba do godziny 10. I powiem wam, pomijając fakt, że nie byłam zmęczona, to po prostu sama na siebie tak spojrzałam i myślę sobie, kurczę, to ja tyle rzeczy zrobiłam. Także powiem wam, że to zadowolenie z siebie i dobre samopoczucie jest warte wszystkiego. Ja wam dam, słuchajcie, powiem wam w ogóle, bo czyli jak one w ogóle działają? One działają na zasadzie fototerapii. Fototerapia sama w sobie jest jakby rozwijana od 100 lat, ale to i ona wykorzystuje światło do poprawy zdrowia.
Ale to nie jest nic nowego, bo w tej chwili, powiedzmy, jest wykorzystywana też jako laseroterapia. Laseroterapia też przeżywała duży i przeżywa, słuchajcie, boom, bo jeżeli chodzi na przykład o zmniejszanie zmarszczek, jakieś problemy skórne, więc laseroterapia miewa się bardzo dobrze, ale słuchajcie, już 2000 lat temu starożytni Grecy też badali wpływ różnych kolorów na nasze ciało. Czy Egipcjanie i słuchajcie, stosowano oświetlanie różnych części ciała skupionymi promieniami słonecznymi. No oczywiście koloroterapia, która też jest teraz wykorzystywana, prawda, w różnych dziedzinach, może w tych bardziej naturalnych czy w psychologii, ale też. I teraz tak, jak te plasterki działają? Nasze ciało emituje ciepło pod postacią światła podczerwonego. To znamy też te metody, prawda? Ludzie tam się zapisują gdzieś na lampy, bo to światło podczerwone jest dla nas po prostu dobre. I te plastry zostały opracowane w taki sposób, aby po umieszczeniu na ciele wychwytywały to emitowane światło podczerwone, przez co odbijają fale światła określonej długości. Proces ten stymuluje określone punkty na skórze, pobudzające organizm do produkcji korzystnych dla zdrowia efektów, właściwości dla każdego plastra LifeWave. Czyli tak, jak stosujemy plasterki? Po prostu słuchajcie, naklejamy sobie plasterki w różne miejsca. Możemy plasterki łączyć, ale na początek proponuję nie łączyć, tylko zacząć powolutku. Trzeba pić bardzo, bardzo dużo wody, ponieważ to jest takie, słuchajcie, mega, mega pranie dla naszego ciała, czyli wszystko. To, co się głęboko gdzieś pochowało. Słuchajcie, nasze ciało jest bardzo mądre. Ono chce być zdrowe, chce być młode i to, co może, to wyrzuca, a to, co nie może, to po prostu zamyka. I tworzą się jakieś guzy, cysty, torbiele, czy resztki pasożytów, czy ten grzyb, czy metale ciężkie, czy jakieś takie nieusuwalne toksyny po prostu są zamknięte. I te plastry z glutationem, one po prostu otwierają te wszystkie złogi. I w związku z tym nam się robi błoto, bagno, po prostu bałagan nam się robi. I trzeba wszystko robić. I wtedy możemy to z wodą trzeba włączyć. Niewątpliwie, jak wiecie, ja to tak, filtr z odwróconą osmozą, koralowiec, antyoksydanty tam z korala, olejki eteryczne, wszystko dodatkowo jeszcze wprowadzamy. Im więcej rzeczy zrobimy, tym lepiej nam to może przebiegać, ale oczywiście każdy sobie szuka metody dla siebie najbardziej odpowiedniej. Dieta zawsze będzie pomocna. No i ile my tutaj jesteśmy razem? Słuchajcie, nie widzę, nie chcę za długo. Dobra, 30 starczy. To tak. Ja Wam tutaj w opisie podam link do sklepu, możecie sobie wejść, elektrody są amerykańskie, więc tam płacimy w dolarach, ja Wam mogę pomóc tam uzyskać dostęp do tego sklepu, ale jeżeli chcecie na przykład kilka sztuk sobie przetestować, to też możecie się do mnie zgłosić, ja Wam oczywiście mogę wysłać. Jeżeli potrzebujecie dodatkowych materiałów, jeżeli jesteście zainteresowani tymi bioelektrodami, to ja Wam mogę wysłać dodatkowe informacje, także zgłaszajcie się do mnie. I słuchajcie, jesteśmy zdrowi, wiecznie młodzi, nieśmiertelni, szczęśliwi, bogaci i o to chodzi. Także pozdrawiam Was i do następnego wtorku.